panie marszałku, najliczniejszego od 556 lat polskiego Sejmu, Wysoka Izbo. Chciałem powiedzieć, że pan marszałek to jest jednak psotnik. Pan premier Tusk mieczem przywraca praworządność, a pan marszałek łamie praworządność w Sejmie, łamie regulamin, stosując podwójne standardy. Jedne dla Polski 2050, a zupełnie inne dla Kukiz 15. Proszę uważać na silnych ludzi pana premiera. Składam wniosek formalny o informację pana premiera, czy zobowiązał ministra rozwoju z PSL-u, pana Hetmana, do tego, aby wydał rozporządzenie o zakazie sprzedaży ruskiej żywności na terytorium Polski, o zakazie wjazdu ruskiej żywności na terytorium Polski. Proszę nie obrażać rolników właśnie pustą, błagalną uchwałą do Komisji Europejskiej. Pan we wrześniu ubiegłego roku był w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej z prawie posłem Kołodziejczakiem i co? I państwa olali. Proszę pokazać, że pan jest premierem polskich rolników, a nie wasalem Komisji Europejskiej. Panie pośle, dziękuję bardzo. Ponieważ skupił się pan, i bardzo to doceniam, na trosce o to, żeby jakiś silny człowiek nie wypłacił mi tak zwanej fangi w nos albo nie zrobił jeszcze jakiejś głębszej krzywdy, nie zauważyłem z liścia, podpowiada pan poseł Kaleta, nie zauważyłem, czy złożył pan wniosek formalny o przerwę, O przerwę i o informację pana premiera. Bardzo serdecznie, panie pośle, dziękuję i ten wniosek z pewnością za chwilę zostanie przegłosowany.